Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bany. Prosiliście w konkursie, żebym zrobił PvE taktycznie, czyli pokazał taktykę na PvE, także od czasu do czasu będę wrzucał na kanał, bo pomysł mi się bardzo spodobał, jak rozgrywamy konkretne misje. Aktualnie jesteśmy na Perseuszu, czyli mapie, na której można zrobić najwięcej damage'u, a co za tym idzie, najwięcej expa. W zasadzie ja mam taktykę taką, że przy pierwszym kapie zawsze sobie stoję tutaj, bo mogę się schować, rzadko mnie wyświetlają. Jeden z nas jedzie spotować, jest to Bat Panda, bo on uwielbia spotować twardym czołgiem. No i zaczynamy strzelać. Na wstępie poszukamy miękkiego celu, których tu nie ma, także zadowolimy się Terminatorem. Jesteśmy wyświetleni, ale bardzo rzadko na nas fokusuje, może tu oberwałem kilka pestek przez całą grę. No i spokojnie sobie wysnajpiamy przeciwnika. Udało się zebrać 5 uników, także jesteśmy zgrani. Nie powinno być żadnej wpadki. Przynajmniej nigdy nie giniemy na tej mapie i miejmy nadzieję, że tak zostanie. A my sobie spokojnie szukamy celu i będziemy bić. Przez to, że mówię, jestem trochę nieskoncentrowany i ten damage może być mniejszy, ale można tu spokojnie, jeśli chodzi o zbugowanego challengera, to jest 10 tysięcy damage'u wkleić. Nie ma z tym żadnego problemu. Zobaczcie, jak te czołgi schodzą. Jest następny damage 456. No i spokojnie w zasadzie na pierwszej miejscówce strzelamy z tyłu, bo nie ma potrzeby, żebyśmy ze swoim pancerzem się narażali. To HP znacznie bardziej przyda nam się później, gdzie już będzie grubo. Oczywiście gramy tryb trudny, czyli tam, gdzie jest najwięcej expa, ale i ryzyko największe. Także może w końcu tego leoparda uda się wykończyć, jeśli mi nie zajdzie. Tak, dobra, jest wykończony, pojawia się następny cel. Dość taki fajny spawn, szczerze mówiąc, bo trochę tego wyjeżdża i trochę demeszczu uda się zrobić. Aktualnie 2700. Także spokojnie możemy za chwilę, jak ich wystrzelamy, jechać na drugiego kapa. Niestety teraz bez obrażeń. No i zobaczcie, ani jeden strzał nie został we mnie oddany. Jest jeszcze M1 Abrams. Ja go postaram się tu jakoś. No nie, raczej go nie wyjmę. Także pojadę już z chłopakami. Jest 37 sekund do końca tego. Tu już się nic nie pojawi. Także jedziemy na drugi. I na drugim sprawa ma się następująco. Tutaj przy pierwszym, to niezależnie czy jestem miękkim czy twardym czołgiem, staję w tym miejscu. A tutaj przy drugim kapie robię już to troszkę inaczej. Jeśli gram miękkim czołgiem, to na początku staram się trzymać troszkę z daleka, ponieważ podczas obrony drugiego kapa, tu gdzie teraz jedzie T72, lubi się zaspawnować przeciwnik. Jeśli gram twardym czołgiem, staję sobie mniej więcej tu. I spokojnie snajpie wszystko, co pojawia się z tej strony. I to jest taka bezpieczna wersja. A jeśli chcemy wersję hardkorową, czyli tam, gdzie zrobimy najwięcej damage'u i jednocześnie najwięcej damage'u po spocie, jadę tutaj, gdzie jedzie Bat Panda. Jeśli jestem oczywiście twardym czołgiem i od przodu ciężko mnie przebić, można też ruskim medem pograć sobie na wieżę, ale zamysł jest taki, że będziemy walić damage plus walić damage po spocie. Staję jak Bat Panda, podjadę mu trochę bliżej. Nie, no dobra, nie będę mu zabierał spota. No i zaczynamy strzelnicę. Generalnie ryzyko jest takie, że z lewej strony też mogą się czołgi. O, chyba we wrak trafiłem. Z lewej strony też czołgi mogą się zrespawnować. To, o czym mówiłem, że się spawnują i lepiej troszkę się cofnąć miękkim czołgiem. No, BMP. Tak samo tutaj musimy troszkę na lewą uważać, ale zaraz wam pokażę. Z lewej strony mamy kamień, za którym, zobaczcie, możemy się schować. Zobaczcie, co tam się dzieje. Także tam jest grubszy spawn niż zwykle. No a my sobie nabijamy punkty po spocie i spokojnie odbijamy wszystko, co w nas leci. Tu już mnie biją z prawej strony, bo wjechał Warrior. On jest dość groźnym przeciwnikiem dla mnie, także postaram się go w miarę szybko wyeliminować. Wjechał ich więcej niż zwykle. No ale to zaraz skończymy Stingray'a, zaraz się zajmiemy Warriorem. Osłonię trochę Pandę przy okazji. Postaram się ogień trzymać na sobie.
Tak jak mówiłem, na pierwszym kapie jest lepiej oszczędzić HP. Mam działo rozwalone, także nie będę się wahał i sobie je naprawię, żeby strzelało się lepiej. No i nie przejmujemy się kapowaniem, tylko spokojnie kończymy przeciwników. Czy coś jest jeszcze na kapie? Nie, nie ma niczego na kapie. Także podejmujemy decyzję, że jedziemy dalej i zazwyczaj robimy to tak, że zanim machniemy trzeciego kapa, jedziemy wyjąć, czasem się spawnują bossy w okolicach H1-2, także tam będziemy walczyć. Zobaczcie, cały czas jest kapowanie bazy i mam nadzieję, że znów Bóg nie wystąpił i nie przegramy. W każdym razie wszyscy w kupie jedziemy. Tu jest jeszcze 1.47, także spokojnie możemy zrobić to miejsce, no i później zostanie już tylko i wyłącznie obrona trzeciego kapa. Ja trochę zostałem z tyłu, Challenger jest no na ten moment zbugowany, ma dostać ostrego buffa, jeśli chodzi o penetrację. Także to bardzo dobra informacja. Ma też dostać, jeśli chodzi o damage, i ma zostać usunięty bug ze zbiornikiem paliwa przebijanym od przodu z zerowym pancerzem. Ja cały czas się zastanawiam, czy jak doleci nam do zera, czy przegramy. Nie, chyba nie. No i zwróćcie uwagę, tutaj oczywiście można się trochę napocić, ale można też trochę zrobić damage'u, ponieważ czasem są tutaj trzy bossy nawet, także spokojnie możemy jeszcze dorzucić sporo damage'a. No i za chwilę będzie obrona trzeciego kapa, to już jest ostatni kap. Zazwyczaj ktoś robi poboczne w trakcie, no tutaj nie są jakoś wybitnie trudne. Ja już nie będę się pchał na tamtego, tylko mniej więcej pokażę, jak rozgrywamy trzeciego kapa. Jeśli gram miękkim niszczycielem, ustawiam się, albo lightem, ustawiam się tu, gdzie Centauro, w tym krzaku, i spokojnie snajpię na wszystko, co pojawi się z prawej strony w okolicach kapa. Ale że gramy twardym czołgiem, także jedziemy do przodu. Mam swoje ulubione miejsce, na którym stoję, w miarę je znam. I będąc bardzo dobrze opancerzonym z przodu, mogę sporo damage'u odbić, dzięki czemu obrywam ja, a nie drużyna. Na razie 7 fragów, 6000 damage'u, no tak przeciętnie, ale znów podkreślę, ten challenger to jest Abram, zazwyczaj robi 15000, jak ja zrobię 10. No i trochę Inside Tank mnie podsiadł, bo ja tu zazwyczaj siedzę. Dobra, ale w każdym razie spokojnie podjeżdżamy, obracamy lufę w prawo, bo jeśli dobrze pamiętam, to z prawej się zazwyczaj pokazują. No i będziemy patrzeć, co tu się dzieje. Zostało nam jeszcze obrony bazy 4.35, także trochę tutaj botów nam jeszcze wyjedzie. Spokojnie na tej mapie można zdjąć gwiazdkę za 10, 12, 15 tysięcy. Ja raczej teraz mi się to nie uda. Gdzie on jest? Ponieważ wynik no, nie jest rewelacyjny. No i przy niektórych graczach z naszego klanu to w ogóle, jak jedziesz w plutonie z graczami z naszego klanu, to marna szansa na zrobienie damage'u. Jest 360. No i tak sobie, oni się będą z czasem zbliżać, coś wjedzie na kapa, ale mamy szansę to odbić, także nie ma z tym żadnego problemu. Jest, właśnie coś się pojawiło, wjeżdża Warrior. Mamy bezpośredni ostrzał na kapa, także nic nam się tam nie ukryje. W momencie, kiedy dostajemy ostro po głowie, możemy po prostu się schować do tyłu i zniwelować ilość otrzymywanego demeszczu. Jeszcze mam 1400 HP, także jeszcze sporo przede mną. Generalnie nie wiem, czy to już mówiłem, ale zawsze gramy tryb hard, czyli ten najtrudniejszy, ponieważ dobra, zostanę wzorowo, bo tutaj chłopaki się pchają do przodu, bo już doskonale wszystko znają. Ja cały czas czekam tu i asekuracyjnie obstawiam kapa. No jeśli oni tam wszyscy nie pognają do przodu, ja mam spokojnie czas, miejsce, żeby utłuc ich więcej.
pinga się T-80, jest Extraordinary Tank, ale postaram się skasować. A nie, nie mam chwilowo bicia, także... Dobra, jest wyeliminowany. Ktoś mnie tam na gąsce zdjął, Extraordinary Tank cały czas znika, jest tym drzewem, to widzę mniej więcej nic, ale zaraz na nich pojadę, bo dobra, jest jeden odprawiony do garażu. Zaraz możliwe, że zrobimy to z drugim, jest drugi, no i zostało nam 2.15 i w tym momencie już zazwyczaj nic się nie dzieje, także kiedyś się blokował bot na B2-3. Pojadę sprawdzić, czy jest tam dalej. Jak to wygląda? 8880, no powiedzmy, że średnia została osiągnięta i 11 fragów. Jeden nam odpadł centaurem. No ale więcej demeszczu dla nas i więcej expa. Jak widzicie, na razie nic się nie dzieje, także pojeździmy po mapie i poszukamy. W zasadzie w tym momencie misja już w miarę jest skończona. Na co warto uważać? Oszczędzić jak najwięcej HP na pierwszym kapie, bo na drugim może się zrobić niewesoło. Jeśli gramy miękkim czołgiem, to przy drugim kapie obowiązkowo trzymać się w okolicach pierwszego kapa trochę do przodu w stronę drugiego, żeby jak najmniej hapów stracić. No i przy trzecim kapie stać sobie tam spokojnie w krzaczku, który pokazywałem przy okazji miejscówki bossów i spokojnie strzelać i wtedy bez żadnego problemu przejdziemy tą misję. Problem się zaczyna, jak jesteśmy my i czterech randomków, bo tutaj naprawdę potrafią się takie rzeczy wyprawiać, że aż trudno w to uwierzyć. No nie, oczywiście przesadzam, ale misja chyba należy do tych trudniejszych, szczególnie dla ludzi, którzy nie grali w nią, ponieważ przy drugim kapie jest naprawdę zadyma, przy trzecim jest też poważna zadyma, jeśli ludzie nie wiedzą, gdzie się spawnują boty, jak rozjeżdżają. My na szczęście wiemy. Ok, zostało nam 3 minuty do końca i 35 sekund. Może uda się znaleźć jakiegoś przeciwnika. Jeśli chodzi o artylerię, być może też będziecie chcieli artylerią grać na tych mapach. Nie sprawdzałem, bo nie gram artą. Warto się ustawić na A1 lub na C1, zależnie od kapa. I wszędzie jest z tych miejscówek bicie. Nie sprawdzałem, ale ufam kolegom z batalionu, także myślę, że nie ściemniają. Jeszcze zobaczymy, ile expa za tą misję. Nie wiem, ile mam po spocie, także wynik może być różny, oczywiście jest bez gwiazdki. Misja została zaliczona. Wygrana. We are the champions. I w zasadzie fajnie czas mija na PvE, jeśli gra się z graną ekipą, bo praktycznie każda misja jest wygrywana, a to ważne. Warto sobie znaleźć 3, 4, 5 osób, z którymi będziemy mogli grać do PvE, bo jak się zgracie, to po prostu jest rzeźnia i masakra. A jeśli chodzi o przypadkowe osoby, no naprawdę bywa różnie i czasem nawet nie będziecie w stanie wyciągnąć bitwy. Dobra, 5313 expa z premką. No jeśli chodzi o zarobki, to dużo gorzej, 81,5 tysiąca, bo na PvE się gorzej zarabia. Bez premki 3,5 tysiąca. Zobaczmy, no byłem drugi. 3000, aha, to już powiedziałem, 8880 damage'u. 16 wysp podświetlonych pojazdów, 11 zabitych. Jeszcze zobaczmy, z asysty 7978. Dobra, wszystko w odcinku, zostawcie komentarz pod spodem, lajka, wasze opinie są dla mnie bardzo ważne, liczę się z nimi i chciałbym, żeby kanał był coraz lepszy. Ja się z wami żegnam, do następnego odcinka, pozdrawiam, bany.